Dariusz, człowiek chyba najbardziej doświadczony w misterium. Który to raz? Szósty raz. Czyli szóste misterium, szósty raz. Jesteś tak jest. Od początku. Odkąd misterium ruszyło w Ostrowie, pojawiło się, mam ten zaszczyt, tą przyjemność występować i grać. Czy twoja rola zmieniała się sporo? Może nie sporo, bo jak ja się śmieję, że ciągle po ciemnej stronie mocy jestem. Pierwszy raz grałem Kajfasza, za drugim razem grałem Judasza, później grałem znowu Kajfasza, później grałem Piłata, no i później właśnie był albo Annasz, albo Kajfasz, ogólnie ciągle ktoś, jeden z kapłanów Sanhedrynu. Rozumiem, czyli ta ciemna strona mocy gdzieś przebija, a czy trudno jest wcielić się właśnie w rolę tego czarnego charakteru pasji, misterium? To znaczy, może na samym początku było trudno, ale podchodzę do tego, że każdy z nas ma coś złego gdzieś tam na sercu, nie jesteśmy idealni. I można, że tak powiem, poprzez to wyrzucić to, co w sobie jest złe. Dostrzec pewne te upadki, że też dzisiaj wykonujemy praktycznie to samo, co 2000 lat temu się wydarzyło. Misterium pomaga w pracy nad sobą. Jak najbardziej, jak najbardziej. Mówię, mimo że jest to te złe charaktery, ale też właśnie one pomagają w pewnym stopniu dojrzeć, co jest nie tak w moim życiu. Dobrze, skoro mam przy sobie człowieka, który jest od początku, to jeszcze nie mogę oprzeć się pytaniu, jak zmieniało się to misterium? Jakie jest twoje wrażenie? Jak się zmieniało? Rok w rok jest inne. Może słowa słyszymy całkiem podobne, może na pewno te wydarzenia typu biczowanie, ukrzyżowanie jest rok w rok to samo, ale jednak jesteśmy niestety co roku starsi, co roku inaczej przeżywamy te wydarzenia, a dla mnie osobiście one niejako przenoszą mnie do tyłu te 2000 lat temu w te wydarzenia i takie dla mnie jest taki troszeczkę wehikuł czasu. A z roku na rok też to misterium jest bardziej, można powiedzieć, dopieszczane. Pewne nowe elementy wchodzą. Ksiądz Darek wprowadza bardzo dużo uwspółcześnienia troszeczkę, że też ludzi, którzy obserwują, łatwiej im chyba zrozumieć to, że wydarzenia, które miały 2000 lat temu miejsce, dzisiaj również się wydarzają. Czyli nie o to chodzi, żeby odgrywać, tylko o to chodzi, żeby pokazać, że to jest tu i teraz też. Raczej chyba tak, chyba tak. Tak pokazać ludziom, żeby się zatrzymali w tym pędzie życia, żeby potrafili chwilę zastanowić się nad sobą, nad swoim życiem. A powiedz mi twoje osobiste odczucie, misterium jest przedstawione w Wigilię Niedzieli Palmowej, kiedy jest odczytywana męka. Ja podejrzewam, że też masz swój udział w odczytywaniu w parafii. Czy dobrze miałam? Tak, tak. I jak to wtedy odbierasz? Mając w pamięci misterium poprzedniego dnia, jakie wrażenia w tobie wywołuje? Jakie emocje? Przyznam się, że najczęściej w parafii czytam narratora. To tak trudno te swoje emocje gdzieś pokazać, ale na pewno w osobie, która czyta tłum, gdzieś mi brakuje tych krzyków, tej bardziej wskazania tego realistycznego wydarzenia. Ale na pewno zawsze gdzieś tam jakieś ciarki są, bo jest to czytane parę godzin praktycznie po tym misterium i w pamięci jest to bardzo żywe. Czyli możemy polecić, tak jak hasło, przyjdź, zobacz, przeżyj. Dokładnie tak.